Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj specjalny przepis na góralskie placki ziemniaczane. Zaczynamy. Dzisiejsze placki ziemniaczane, tak zwane moskole, to troszkę inne placki niż te, które znacie. Pochodzą z gór, mają troszkę więcej mąki, są lekko kwaskowe, ponieważ posiadają oryginalnie, czy raczej tradycyjnie maślankę. My ją zrobimy w sposób wegański, a dokładne składniki znajdziecie w opisie pod filmem. Naszą maślankę zrobimy z mleka sojowego, ponieważ posiada ono podobną strukturę do tego z krowy. Rozdzielimy po prostu białka i serwatkę tego mleka, używając soku z cytryny, który zakwasza i właśnie rozdziela nam te dwa składniki. Także potrzebuję sok z cytryny. Może przez rączkę, tak żeby wyłapać tutaj pestki. Moja cytryna była bardzo soczysta, więc połowa soku w zupełności wystarczy. Zobaczcie, dopiero co dodałem, a już powolutku zaczyna się wszystko ścinać i rozdzielać białko od serwatki. Czas połączyć nasze wszystkie składniki, także bardzo prosty przepis. Mam tutaj już starte mączne ziemniaki, do których dodaję sól, dwie szczypty, dodaję pieprz. Świeżo starty będzie najlepszy, będzie miał najwięcej aromatu. Nasza sojowa maślanka. Odrobinę wody po gotowaniu się cieciorki, tak zwanej aquafaby, 3-4 łyżki. Ona tutaj zadziała jak białko jajka i pozwoli nam wszystko ładnie związać. Oraz mąka pszenna. Dodaję 2/3, ponieważ każde ziemniaki będą miały inny kontent wody, dlatego inaczej będą chłonąć mąkę i chcę być pewny, że nie dałem za dużo mąki. Wszystko mieszamy. Myślę, że wystarczy mąki. Ja użyłem trochę mniej mąki niż ta ilość w przepisie, także też zobaczcie i starajcie się dodać tyle, aby właśnie wszystko się połączyło, ale nie była to jeszcze taka masa trochę jak chleb, tak? Ma być trochę wilgotno i w zupełności tej mąki wtedy wystarczy. Nie pozostaje nam nic innego jak upieczenie placków. Potrzebujemy naprawdę gorącej blachy, także nagrzałem piekarnik do 240 stopni z blachą w środku. Wyjmę ją, przełożymy na blachę wyłożoną papierem właśnie naszą masę z ziemniaczaną i włożymy do piekarnika. Teraz możecie skropić oliwą albo nie. Jeżeli chcecie, żeby placki były bardziej dietetyczne, bardziej lekkostrawne, omińcie właśnie dodanie oliwy. Ja odrobinkę dodam, pozwoli to, żeby placki troszeczkę ładniej się nam zarumieniły. Temperatura piekarnika powinna od razu spaść do około 200, także zmniejszamy ustawienia piekarnika na 200 i wypiekamy placki około 10-15 minut. Placki piekły się około 25-30 minut w temperaturze 200 stopni. W ostatnich 5 minutach odwróciłem je na chwilę na drugą stronę, tak żeby się przypiekł właśnie spód i potem z powrotem na tą stronę właściwą i będę je teraz wyjmował z pieca. Placki nam się wspaniale zarumieniły, a zaserwuję je dzisiaj z węgierskim leczo. Przepis na właśnie takie leczo znajdziecie tutaj. Piękne, wspaniałe węgierskie leczo i moskole, placki ziemniaczane z blachy. Spróbujmy, jak smakują. Wspaniale chrupią. Fantastycznie smakują. Wcale
nie są tak ciężkie jak te typowe placki ziemniaczane smażone w głębokim tłuszczu. No i to leczą. Fantastyczne. Koniecznie zróbcie jeden przepis, drugi albo oba naraz. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu, jak Wam smakował ten przepis. Dajcie suba, lajka, jeżeli macie na to ochotę. I do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie Wegetuby. Cześć!